Jak miałem 13 lat, zapytałem rodziców, dlaczego dali mi na imię Romek. Mama powiedziała, że to dłuższa historia i musi mnie zabrać na wycieczkę. Wysiedliśmy przy fabryce Hipolita Cegielskiego. Nie miałem pojęcia, co to ma wspólnego z moim imieniem. W tym miejscu, 60 lat temu, robotnicy rozpoczęli strajk o Boga, wolność, prawo i chleb. Mama mówiła, że niektórzy z tych, co wyszli, aby wołać o chleb, już nie wrócili do bliskich. Było ich bardzo wielu, wszyscy zjednoczeni, wszyscy pragnący jednego. Mieli dosyć podwyżek cen i komunistycznej dyktatury. Nie byli groźni. Nie wiem, czym tak rozwścieczyli wojsko. Wszystko zaczęło się 28 czerwca 1956 roku. Wreszcie skojarzyłem, co upamiętniają murale na widzie. Jednak nadal nie wiedziałem, dlaczego Romek. Pojechaliśmy do centrum. Widziałem muzeum i krzyże i pomnik. Wszystko to stoi tam już tak długo, że przestało to kogokolwiek interesować. Mama mówiła, że na placu Mickiewicza zgromadziło się wtedy mnóstwo ludzi. Nawet niektórzy z naszej rodziny. Polacy pierwszy raz tak masowo sprzeciwili się komunistycznym władzom. Mama przytoczyła wiersz. My, sprzątacze placów, jesteśmy cierpliwi. Żony nasze celują niedzielną koszulę. Rozmawiamy o racjach żywności, o piłce nożnej i cenach butów. Dowiadywałem się coraz więcej, ale wciąż nie miałem odpowiedzi na moje pytania. W końcu dojechaliśmy na ulicę Romka Strzałkowskiego. Zastrzelono go, jak miał 13 lat. Niósł transparent albo flagę. W całym zamieszaniu nikt nie zadawał sobie trudu, by pamiętać o takich szczegółach. Kto by się tym interesował, widząc ranne dziecko? Romek nie był jedyną ofiarą. Był najmłodszą, najbardziej niewinną. Dlatego to on po dziś dzień pozostaje największym symbolem tamtejszych wydarzeń. Stał się dla mnie inspiracją. Nie chcę go zawieść.